Boję się spowiedzi, bardzo często słyszę to stwierdzenie i wypowiadają je zarówno osoby młode, jak i starsze, umięśnieni mężczyźni, którzy nie powinni się niczego bać, przynajmniej tak wyglądają, jak i drobniutkie dziewczyny, które znowuż boją się wszystkiego. Skąd ten lęk względem tego sakramentu? Jeśli mówimy, boję się spowiedzi, ponieważ lękam się konkretnego księdza, to jest naprawdę pół biedy. Dlatego, że Kościół katolicki nie wymaga, żebyśmy się spowiadali u konkretnego księdza, u proboszcza, wikarego czy księdza ze wspólnoty. Nawet powiem szczerze, że dla nas, księży, o wiele łatwiej jest spowiadać osoby nam nieznane. Dlatego, że jeśli na początku ktoś nam wyraża swoje grzeszne sekrety, a później za kilka minut mamy rozmawiać na temat codziennych spraw. No, to naprawdę czasami bywa to krępujące. Dlatego czasami lepiej poczekać na jakieś rekolekcje, wydarzenie w parafii i wtedy, kiedy przyjadą księża z zewnątrz, wtedy się wyspowiadać. Gorzej, gdy strach dotyczący sakramentu pokuty i pojednania tyczy się jego istoty. Wtedy nie wystarczy tylko usunąć zewnętrznego czynnika. Trzeba zastanowić się, co powoduje we mnie lęk. Trzeba spojrzeć mu prosto w oczy. I dopiero wtedy, kiedy go nazwiemy, to wtedy możemy nałożyć mu kaganiec i sobie z nim poradzić. Czym jest spowiedź? Spowiedź jest spotkaniem z Bogiem miłosiernym. I chociaż konfesjonał nie należy do najbardziej klimatycznych miejsc, bo jest i tutaj półmrok, i kratki jak w jakimś więzieniu, to spotykamy się tutaj z tym, kto nas naprawdę bardzo kocha. I powiesz banał, tyle razy już o tym słyszałem, na każdym kazaniu, rozważaniu, katechezie, po co o tym mówić? Dobrze, ale czy spojrzałeś na to miejsce jak na więzienie, w którym nie ty jesteś uwięziony, tylko sam Bóg? Ty, kiedy klękasz u kratek konfesjonału, to widzisz przez nie więźnia miłosierdzia. Boga, który jeśli będziesz chciał, to da tobie odpuszczenie grzechów. Jeśli będziesz miał w sobie pragnienie, chęć poprawy i spełnisz warunki. I tak naprawdę z powiedzi to powinien bać się Bóg bo w ręce niedoskonałych księży wkłada ogromną władzę, bo wraz ze słowami I ja odpuszczam Tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego jest udzielane Tobie miłosierdzie. Jest Są odpuszczane zranienia, grzechy, którego bardzo bolały. Spowiedź jest także szczerą rozmową z Panem Bogiem i tego chyba najbardziej się boimy, dlatego że w tej materii zostaliśmy w różny sposób zranieni. I przez to ukrywamy się z różnymi półsłówkami, niby, jakby, zależy z jakiej perspektywy na to spojrzeć, i przez to rozwadniamy nasz przekaz. I te zranienia powodują, że myślimy, że szczerość jest zdecydowanie nie na miejscu, że jest ona niepotrzebna. Więc rozważając temat sakramentu pokuty i pojednania, musimy pomyśleć, jakie duchowe korzyści płyną z bycia szczerym. Oczywiście nie chcę tutaj nikogo przekonywać do tego, że trzeba być szczerym całkowicie względem każdej osoby, bo to byłby emocjonalny ekshibicjonizm. Trzeba to wszystko dozować. Na początku zaczynamy wręcz od małych tajemniczek, a dopiero później w miarę głębokości i piękniejszej relacji z drugą osobą możemy ukazywać. Tajemnice pisane przez duże T. I szczególnie ta zasada dotyczy się tych osób, które nie mają względem nas dobrych intencji. To wszystko na szczęście dotyczy tylko ludzi, bo z Bogiem jest zupełnie inaczej. On, wszechmogący i wszechwiedzący, chociaż, jak sama nazwa wskazuje, wie o wszystkim, to jednak chce, żebyśmy mu oddali w trakcie sakramentu to, co jest dla nas trudne. Po co to robimy? Czemu to ma służyć? Ano temu, że wraz z wypowiedzeniem grzechów oddajemy plecak naszych strapień i Bóg wie, jak najlepiej sobie z tym poradzić. Dlatego nie bójmy się tyle szczerości, ile zrealizujmy ją w prawidłowym miejscu, a Sakrament Pokuty i Pojednania daje nam do tego dogodne możliwości, bo mamy kapłana, który wysłucha wszystkiego to, co, tego, co powiemy, i dodatkowo jeszcze jest zobowiązany tajemnicą spowiedzi. I co ciekawe, Bóg wykorzystuje to wszystko, co powiedzieliśmy podczas tego sakramentu. To nie wpada jak kamień w wodę, tylko staje się kluczem, który otwiera różne przestrzenie naszej duchowości. Kolejne, co nas wręcz przeraża w sakramencie pogody i pojednania, to to, że możemy być ocenieni. I oczywiście, gdybyśmy spojrzeli tylko na same słowa, które wypowiadamy w trakcie oskarżania się z grzechów, to nie byłoby to zbyt przychylne i kapan by mógł pomyśleć, ale to jest grzesznik. Ale wiemy, że kapłani tak nie czynią, dlatego że wiedzą, po co są w tym sakramencie. Że oni otwierają naszą drogę do Pana Boga, a nie są po to, żeby zrobić z konfesjonału kozetkę i pobawić się w domorosłego psychoanalityka i powiedzieć: o tutaj źle zrobiłeś i tutaj źle zrobiłeś, i wyciągnąć z tego wnioski. Księża nie rozpisują wykresów. Oni wiedzą, że tutaj zamykamy się w więzieniu miłości samego Pana Boga. I że on chce, żeby nasza miłość do niego była coraz bardziej piękna.